Cześć, tu Kepson, drugi film z Sosnowca. Dla osób, które obejrzą to później niż dzień, w którym wrzuciłem, polecam wyszukiwarkę, zaplątałem się, wpisać sobie Kepson Sosnowiec, bo będzie kilka filmów. Ostatnio pochodziłem sobie w tych okolicach, zatem efektem mojej wycieczki będzie kilka recenzji, a dziś przedstawię wam coś innego, choć aż tak bardzo to nie odbiega od kebabów. Sprawdzimy sobie kanapkę z szarpaną wieprzowiną z lokalu Street Food Park Sosnowiec. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Po ujęciach możecie zauważyć, że w ów lokalu znajduje się fajny ogródek, bardzo klimatyczny. Niestety, gdy ja byłem, to był dosłownie dzień czy dwa przed otwarciem tychże ogródków, więc swoje zamówienie musiałem wziąć na wynos. Zamówiłem kanapkę pulled pork, nie wiem jak to tam się dokładnie wymawia po angielsku. Kanapka z szarpaną wieprzowiną w wersji bałkańskiej, choć na początku powiedziałem, że chcę coś w stylu greckim, ale jednak ta złotówkę droższą pozycję wybrałem finalnie, bardziej mi ona podpasowała. Za kanapkę zapłaciłem 25 zł, do tego złotówka za pakowanie, około 10-15 minut i już moja porcja była gotowa. Po wrzuceniu kilku fotek na social media ludzie pisali, żeby sprawdzić tam jeszcze burgera, bo podobno są bardzo dobre, żeby coś nieco dla was zrecenzować, ale to jeszcze zobaczymy, jak będę na przykład następnym razem. A tutaj odebrałem sobie zamówienie i udałem się do parku nieopodal. 4 minuty może spacerem na ławeczkę, by rozpakować swój obiad i porobić jakieś tam pierwsze ujęcia. Pierwsze wrażenia wizualne, bardzo ładne pieczywo, chwalą się, że placki pita wypiekają sami. No i faktycznie ja to potraktuję w kategoriach, że na plus dla lokalu. Smakowo także bardzo dobra bułka, bardzo dobra pita, bardzo dobre pieczywo, trochę potem nasiąkała i się rozwalała, ale to jakby normalna też kolej rzeczy. W środku bardzo dużo sosu, widać, że poleciało trochę po ręce, niestety operowanie jedną ręką, bo drugą trzeba było nagrywać. Czasami tak wygląda, że też to może dlatego też tak się to wszystko rozleciało, dlatego walory wizualne jakby zostały zatracone w tym wypadku. No tak jest, że człowiek się upaćka, a jeśli chodzi o sos, to był bardzo gęsty, delikatny w smaku i jednocześnie dość taki, no brakuje mi tutaj słowa, jak coś aromatyczny, ale brakowało mi nutki ostrości tutaj. Bo też w sumie przez jego ogrom całość była trochę zamulająca pod koniec i też pod koniec jakby ten sos był tylko z jednej strony, także to nie było jakoś tam przemieszane. A też taka ciekawostka, że na przykład o sos przy zamawianiu nikt mnie nie pytał, jaki wariant z sosami sobie życzę. Jak mnie mam kanapka autorska, której nie można, że tak powiem, upgrade'ować, tak się zdaje, więc rozumiem, szanuję, nie ma problemu. Jak możecie zaobserwować, w środku znajdowały się także grillowane warzywa. Ja jestem fanem, lubię często, lubię je, a często o tym powtarzam, że jak mi się coś trafi z grillowanymi warzywami, to kojarzy mi się to z berlińskimi kebabami, tak zwanymi gemiuze. Tutaj naprawdę sprawiało to, że ta kanapka to coś niestandardowego. Jak na przykład marchewka w kebabie nie siada mi wcale tak tutaj, czy nie tylko tutaj, ale właśnie w kebabach gemiuze w grillowanej wersji lekko słodkiej, bardzo mi pasuje, smakuje mi to bardzo i aż szkoda, że tak mało w akompaniamencie mięsa, które było dość słone, to takie połączenie słodkiej marchewki właśnie i słonego mięsa po prostu mi siada. Szarpaną wieprzowinę jadłem kilka razy, tak bardziej prywatnie na kanale, nie ma chyba filmu z tym jakby przyrządzeniem mięsiwa i można powiedzieć, że to debiut. Mięso z łopatki wieprzowej w wersji szarpanej, raz kebaby z tego samego mięsa to w ogóle inne światy, a dwa to no nie ma też co porównywać szarpanego do mięsa ścielanego z rusztu, ale wieprzowina trafia się czasami właśnie w kebabach, najczęściej w wersjach z Grecji. Wydaje mi się też, że ja z takimi smakami muszę się po prostu obeznać, gdyż pomijając sam smak, wydawała mi się ta wieprzowina bardzo słona. Tak samo struktura mięsa jest taka, że jak gryziesz, to robi się taka papka. No jest to coś zupełnie innego i nie traktuję tego w kategorii minusa, a bardziej jako swoisty challenge, by w przyszłości zacząć zgłębiać te smaki. No żeby nabrać takiego ogładu i doświadczenia. Czy wam to posmakuje? Tego nie wiem, najlepiej jakby każdy sam spróbował i odpowiedział sobie na to pytanie, a ja ze swojej strony obiecuję wam się bardziej zgłębić właśnie w przyszłości w tej odnodze szeroko pojętnego street foodu. No a cóż, jeszcze wracając do warzyw, to widać rukole, sałata, to tolowało z początku ten intensywny smak mięsa. Chyba za szybko to zjadłem, ale myślę, że z czystym sumieniem można dać tutaj dzisiaj siódemeczkę. A no i znajduje się tam jeszcze grillowany ser halloumi, ale jakby ta ilość nie wpływa za bardzo na ogólny odbiór zamówienia.
Ani to nie poprawia smaku, ani tego smaku nie burzy, mało to wyczuwalne, no ale ciekawa sprawa, myślę, że jak ktoś jest fanem, to na pewno jak ma bardziej wyczulone kubki smakowe i na przykład jest fanem takiego sera grillowanego, to postara się mimo wszystko w tym gąszczu smaków ten ser wyczuć. Pozycja droższa od tego, co przedstawiałem Wam dotychczas na moim kanale, ale tutaj zdaje mi się, że i zdrowsza w dobie, gdzie większość właścicieli kebabowni podaje produkty niskiej jakości. Tutaj czuć tę różnicę. Bardzo wielki plus za pieczywo i jak ktoś śledzi moje social media, to widział, że obiecałem, że w połowie czerwca wracam w te strony, by ta seria była największą serią na moim kanale, czyli seria ze Śląska i z Zagłębia. No a jak jedliście tam, to możecie napisać w komentarzu. Na mapie Sosnowca jedna z nielicznych knajpek, która wydaje mi się wychodzić przed szereg z menu. Ale to też nie jest tak, że sprawdziłem wszystko. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze aktualizację. No i to na tyle, myślę. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Regusia, Mariana Czerniewskiego, chłopaków z Nocnej Ligi Halowej oraz Petera.